W i pełnym natchnieniu. Co to znaczy werbalnym i pełnym, zaraz się dowiecie. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać tym, że, no, ale Biblia zawiera błędy, tak? Okej, okay, jeżeli są błędy, bo są błędy, ja sam w Brytyjce znalazłem kilka błędów, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że to jest przekład, a nie, a nie oryginał. Więc Biblia jest natchniona w pełni, czyli cała Biblia. I werbalnie, czyli każde słowo, nawet Biblia mówi, każda literka, najmniejsza nawet, kreseczka jest natchniona w oryginale, tak? czyli w manuskryptach tych takich oryginalnych. I to jest natchnione Słowo Boże. To tłumaczenie, które mam tu w ręce, no nie mogę powiedzieć, że jest w stu procentach, Sło, takim no, oryginalnym słowem Bożym, bo zawiera błędy. Tak? To są czasami literówki, to są czasami jakieś tam e, źle użyte słowa biblijne, albo coś tam, coś tam. Nie? Różne są takie rzeczy. Chwała Bogu, że mamy przykłady, bo, bo, bo tak to musielibyśmy wykuwać hebrajski i grekę, żeby przeczytać Pismo Święte. Nie dzisiaj możemy czytać po polsku, i, i ewentualnie, jak mamy jakieś tam, fragmenty jakieś, które nie do końca łapiemy, albo są niezrozumiałe, to dopiero wtedy szukamy tak naprawdę w słownikach, czy tam w jakichś jakich pomocach, które nam pomagają dotrzeć do oryginalnego znaczenia danych słów. Nie? Ale pamiętajcie, że wierzymy w werbalne, to znaczy, że każde słowo jest natchnione. I teraz, bo chcę podać takie rzeczy, które są dosyć ważne: fałszywe teorie o natchnieniu, bo jest niestety ilu, ilu teologów, to każdy ma swoją koncepcję. Na temat natchnienia, więc posłuchajcie tych fałszywych teorii. Pierwsze to jest natchnienie naturalne. Jest to zaledwie większy wgląd dany naturalnemu człowiekowi. Eee, o co chodzi? Tak? To chodzi o to, że, że Biblia jest dobra, eee, ale te prawdy dotyczą się jedynie moralnego myślenia. Koran i Biblia to to samo. Czyli widzicie, tak naprawdę stawia się Pismo Święte na równi ze wszystkimi innymi pismami i mówi się, że no bo te księgi mają czynić ludzi dobrymi, tak? I moralnymi. To nie, to nie mówisz o Biblii. Bo powiem wam tak, no z własnego doświadczenia jakieś porównywałem Biblię z innym Pismem Świętym, a mianowicie z Bhagavad Gitą, czyli Pismem Świętym Hindusów. I, a będąc jeszcze niewierzącym, to robiłem, słuchajcie, I, i ciekawe jest to, że po roku czytania Biblii i Pchagawad Gity to doszedłem do wniosku, że Biblia jest dla mnie bardziej wiarygodna niż Hagia Gita, będąc niewierzącym jeszcze. I co mnie do tego nakłoniło? Właśnie to, o czym mówił pastor Maciek e, i, i, i pastor Robert, a mianowicie to, że Biblia mówi o, e, pra, o miejscach, które dzisiaj znamy, że są. Że istniały, że, czyli historycznie jest poprawna. Archeologia po, jakby potwierdza te wszystkie rzeczy, które są w Biblii. I, i, i co więcej, Pismo Święte mówi o, o, o życiu ludzi tak, jakby to nie ludzie opisywali. A mianowicie, dlaczego? Jak mówi o mężach Bożych, to mówi też o ich upadkach. A my jakbyśmy pisali życie, o świętych, na przykład, jakbyście sobie podszycali życiorysy świętych katolickich, to to kurde ideały chodzące. Ja pierdziulę, żadnej skazy nie mają, nie? Po prostu doskonali ludzie. Tylko, że to, to czyni ich niewiarygodnymi, nieprawdziwymi. Bo w Biblii mamy opisane życie ludzi, świętych ludzi, którzy byli takimi samymi grzesznikami jak ja i Ty. I to, to tak naprawdę sprawiło, że zacząłem bardziej skłaniać się ku Biblii, bo wydawała mi się ona bardziej wiarygodna. I rzeczywiście drugi raz czytając Biblię od dechy do dechy, narodziłem się na nowo już, jak już do Nowego Testamentu doszedłem, nie? bo Bóg mi mnie pociągał i Bóg mi uwiarygodnił to słowo. Uwierzygarniał mi w takimi no, zewnętrznymi rzeczami też, dowodami, nie? Więc, więc pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest natchnienie naturalne, tak? Tak? jakieś tam fajne, coś tam o moralności i dobroci. Druga rzecz, natchnienie częściowe. Niektórzy ludzie wymyślili, że, że coś takiego, pewne części Biblii są w pełni natchnione, inne to dzieło ludzkie. No dobrze, tylko że jeżeli tak jest, to każdy z nas człowiek jest sędzią co natchnione, a co nie. Czyli tak, który fragment mi z Biblii pasuje, to jest natchnione, który mi nie pasuje, to jest nienatchnione, tak? Jeżeli coś jeszcze miałbym, jeszcze miałbym coś zmienić w swoim życiu, to na pewno już nie natchnione. To kulturowe, to coś tam. I ludzie dokładnie robią takie, taką dziwną gimnastykę z Pismem Świętym, nie? Później jest kolejna koncepcja natchnienie myśli. W zasadzie natchnione są nie pojedyncze słowa, ale myśl zawarta w Biblii, nie? No dobra, tylko że jeżeli tak jest, to Biblia, to Biblia jest alegorią. Na przykład raj, tak, jest alegoryczny i ci się tak naprawdę moja własna interpretacja, tak? A to nie o to chodzi. Zupełnie nie, nie, nie to nie jest też Biblia i nie tak podchodzimy do Biblii. No, i to jest to kolejna, kolejna fałszywa teoria. To jest to, co Pastor Maciek wspomniał. Co jakiś z pastorów powiedział, że Biblia zawiera słowo Boże. Ja to już słyszałem od wielu innych osób, że Biblia zawiera słowo Boże. Tylko jaki powstaje problem? Eee, aha, i wtedy jeszcze się mówi, że Duch Święty mówi człowiekowi, co z tego, co jest napisane w Biblii, należy wierzyć. Ale tak naprawdę to ja decyduję, co jest natknione, a co nie. Ja. A jak ja decyduję, to wiecie, co się dzieje, tak? I jeszcze natknienie dyktatorskie ktoś takie wymyślił. Autorzy Biblii byli zaledwie piórami w ręku Boga. Oczywiście, że to nie, nie jest prawdą, bo tak jak pastor Maciej już wspomniał, autorzy Biblii, Bóg użył ich osobowości, użył ich wykształcenia, stylu, styli, e, styli mówienia, słów, takich, nie wiem, Jakichś e, rodzajów języka, i tak dalej. Użył ich osobowości, po prostu, tak? I co? E, ale Duch przez nich mówił. Mm. I, I dlaczego tak, tak Bóg zro... Tak wierzymy, że Bóg zrobił. Dlatego, że tak samo w naszym życiu Chrystus się objawia. Jesteśmy przemieniani. Każdy z nas jest przemieniany na obraz Jezusa Chrystusa, tak? Czy to znaczy, że mamy takie same osobowości? Pastor Robert ma taką samą osobowość jak ja? Nie. Widzicie? To, że jesteśmy przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa, nie zmienia tego, że jesteśmy innymi osobami. Tak? Więc Bóg użył różne osoby, natchnął je, nie zmieniając ich osobowości, nie czyniąc ich maszynami do pisania, tak? tylko używał ich właśnie, sposobów myślenia, żeby oni to pod natchnieniem ducha świętego przelali na papier. tak? Yy, co jeszcze tutaj ważnego? Także nie dajcie sobie wmówić, że Biblia zawiera Słowo Boże. To jest, to jest głupota, tak? Ludzie manipulują Biblią później, żeby mówiła to, co oni chcą, żeby mówiła, a nie, a nie żeby Bóg przez Słowo Boże do nich mówił i przekonywał ich o czymś w ich życiu, nie? Więc jakie natchnienie jest właściwe? To jest to werbalne i pełne. Czyli werbalne oznacza każde słowo. I ktoś może powiedzieć, e co ty, każde słowo w Biblii jest natchnione. No tak, skoro o tym wiem? drugi Tymoteusza 3,16, który pastor Maciek cytował, że całe pismo jest natchnione. Co więcej, Jezus jeszcze gdzieś tutaj był taki fragment, A w Mateusza 5,18 wiecie co powiedział? Na temat Starego Testamentu? Że ani jota, ani kreska nie przeminie z, ze Starego Testamentu, dopóki się nie wypełni wszystko, co tam jest napisane. Wiecie, co to jest? o jaką kreskę i jota chodzi? Jota, wiecie, jak wygląda po hebrajsku? To jest najmniejsza literka, to jest taka kreseczka. To jakbyśmy robili, nie wiem, ona jest trochę większa, jak, jak nasze y, U kreskowane i ta kreseczka. To jest to, właśnie to. Tak? Jezus mówi, że taka kreseczka nie zniknie ze Starego Testamentu, ani przecinek, jakbyśmy postawili, nie, nie, nie zniknie, aż się wszystko to stanie. Czy Jezus wierzył w werbalne natchnienie Słowa Bożego, jak myślicie? Wypowiadając takie słowa. Jak najbardziej. Jeśli Jezus wierzył werbalnie, ja też chcę wierzyć werbalnie. Czyli, że każde słowo jest natchnione. I czy całe pismo jest natchnione? Oczywiście, że tak. Eee, to właśnie mówi między innymi właśnie ten drugi Tymoteusza 3,16. I zostało spisane, tak jak drugi Piotra 1,21 mówi, że ludzie... Poruszeni Duchem Świętym, spisywali Boże słowo. Nie? Czyli Bóg natchnął całe pismo. Eee, co jeszcze, czekajcie? O i na przykład Jana 10:35 mówi, że pismo nie może być naruszone. Przy powieści 35, werset: Każde słowo jest czyste. Eee, I co więcej, jeszcze mamy wiele ostrzeżeń w Biblii, żeby nie dodawać ani nie odejmować nic z Bożego Słowa. Nie dodawaj i nie odejmuj. I Biblia nawet mówi o karze za to. Słuchajcie, na przykład w Objawieniu 22, 18, 19 jest mowa o karze za dodawanie albo ujmowanie czegoś, e, e, tam akurat jest z Objawienia, tak? Z tego proroctwa, nie? Ale w 5 Mojżeszowej 4, 2 jest ostrzeżenie w przypowieści 30, rozdział 5, 6 werset, Psalm 12, 6, Mówią o tym niedodawaniu i nieujmowaniu, bo będzie za to kara. I teraz jak to się ma do XVI wieku, gdzie Kościół katolicki dodaje, nie tam jedno zdanie, jedno słowo, dodaje całe księgi do Pisma Świętego. Jak to dodaje? No dodaje. Całe księgi albo całe rozdziały wstawia do istniejących już ksiąg i robi wtedy jeszcze więcej zamieszania, bo jak dodał całą księgę, to łatwo wyłapać. Okej, okay, to jest ta księga, to jest ta nienatkniona, ok, rozumiem, tak? Ale jak oni jeszcze wplatają ci dodatkowe rozdziały do, w środek jakiejś księgi, to to już jest zupełnie trudne dla ludzi do odkrycia, tak? A jest, są dostawione i to jest chyba, jak dobrze pamiętam, w księdze Izajasza jest wstawione, są wstawione rozdziały w środek, nie na końcu, nie na początku, tylko w środku gdzieś, tak? Więc to jest machlojstwo straszne, ale Kościół na dużo rzeczy sobie yy, rzymski niestety pozwala, więc oni, oni są panem Biblii i to oni mogą robić, co, oni ci mówią, jak masz rozumieć, oni ci mówią, ile ma być ksiąg, kiedy i co trzeba wstawić, a kiedy co wyrzucić, tak? Więc to jest takie, a, szkoda słów po prostu. Diabelstwo. I coś jeszcze chciałem, słuchajcie, takiego ważnego. Aha, o apokryfach, słuchajcie. Pamiętacie, co to są apokryfy? W ogóle, ile mamy, ile mamy ksiąg Starego Testamentu? Ile? Wszystkich. Starego, starego tego. My mamy 39, ale nie wiem, czy wiecie, że Żydzi mają 24 księgi. Jeśli chodzi o, o ten... E... Kanon Jerozolimski, czyli ten palestyński, czyli ten, na którym my się opieramy, oni mają 24, a my mamy 39. Dlaczego? Dokładnie, bo oni mają tylko to, są, to jest dokładnie tyle samo ksiąg, co my mamy, tylko że są inaczej podzielone, tak. Na przykład prorocy mniejsi to jest jedna księga, tak? A my mamy każdego proroka osobno. Tak? I z tego to wynika. Także nie dajcie się oszukać, że o, wy też macie niezgodnie. Mamy dokładnie z tym palestyńskim. Natomiast, natomiast te apokryfy, które Kościół Rzymski dorzucił, one są głównie z tego kanonu aleksandryjskiego, czyli, czyli Żydzi, którzy mieszkali poza Palestyną, poza Izraelem, dorzucili do swoich świętych ksiąg, no czy dorzucili, posiadali je może tak. Nie wiem, czy traktowali je tak samo jak, jak Stary Testament, jak Stare Przymierze, czy, czy, czy było to częścią, czy nie, bo tego nie wiadomo. Oni wiadomo, że mieli je, tak? Przetłumaczone na Grekę i, i po grecku je czytali. Natomiast, co tu jeszcze takiego ciekawego? Która księga w Biblii jest najstarsza? No, podaje się, że Hioba, a potem Mojżeszowe. A najmłodsze to są Zachariasza, Ageusza i Malachiasza, czyli tych małych proroków, tych których my mamy na samym końcu Starego Testamentu powiedzmy. No? I to jest ważne wiedzieć. Wiecie dlaczego? bo sobie tak pomyślałem, tu gdzieś miałem taki zapis. Bo pamiętajcie, że. Generalnie, jak się mówi, że o Biblia katolicka różni się od protestanckiej, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że różnią się w Starym Testamencie. W Starym Testamencie, który był całkowicie przekazany Izraelowi, nie Kościołowi, tak? Tam po prostu w Starym Testamencie, tak jak apostoł Paweł mówi, Stary Testament nam z epoki Kościoła służy jedynie do uczenia się, ewentualnie, co się Bogu podoba, co nie, tak? To nie jest przymierze, to nie Bóg zawajera przymierze z nami to starotestamentowe, tylko my żyjemy w nowym przymierzu. I ciekawe, że w nowym przymierzu nie mamy żadnych różnic, ale już ludzie mają zakodowane, wasza Biblia jest inna. Po co to jest, jak myślicie? Żeby ludzie nie czytali Biblii, tak? bo każdy ma inną Biblię, nie? więc to lepiej nie zaglądać do niej. Nie? Tak naprawdę te wszystkie rzeczy są zrobione po to, żeby ludzi zniechęcić do. Do, do czytania. Ale co jeszcze? Słuchajcie, Septuaginta, słyszeliście taką, taką, o takiej Biblii? To jest tłumaczenie 70 tak dosłownie znaczy. I, I ono polegało na tym, że Żydzi, którzy byli już poza Palestyną, czyli właśnie jak to się w rozproszeniu nazywa? W diasporze, już, za, już nie znali języka hebrajskiego, operowali językiem. Greckim, Czyli Greką, no, Greka była ich narodowym językiem, to nie, nie mieli dostępu do pisma świętego, więc, więc ci Żydzi w rozproszeniu, czy gdzieś około 300 roku, zanim się urodził Chrystus, postanowili przetłumaczyć na Grekę z hebrajskiego. tak? Ale zrobili to, można by powiedzieć, w bardzo ciekawy sposób, dlatego że e, zatrudnili 70% można powiedzieć naukowców żydowskich, czyli ludzi, którzy znali język hebrajski i grecki. Każdego z nich osiedlili osobno, żeby jeden z drugim się nie kontaktował, i każdy z nich sam tłumaczył Stary Testament z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nie wiem ile to trwało czasu, no ale wiemy tylko, że to się działo 300 lat przed Chrystusem jeszcze, tak? czyli w III, III wieku, to się mówi, czy w IV, to już w IV, no, IV wieku przed naszą erą. Nie wiem, ile lat im to zajęło, przetłumaczenie, w każdym razie oni, każdy z nich dokonał tego tłumaczenia, po czym zwieziono ich wszystkich do jednego miejsca, gdzie każdy z nich czytał, czy dokładnie tak, czy to samo im wyszło, tak? I w miejscach, gdzie różnili się, tak długo, można powiedzieć, negocjowali i do, do, docierali do, no, próbowali ten oryginalny język prze, przetłumaczyć żeby było jak najbardziej dosłownie więc jest naprawdę to można powiedzieć że Septuaginta była w takim wysiłkiem że jest chyba takim najbardziej dokładnym no nie można powiedzieć że to jest słowo Boże ale prawdopodobnie miała najmniej błędów ze wszystkich tłumaczeń jakiekolwiek na świecie są nie? Także tak, tak, tak Żydzi tłumaczyli pismo się. Tak podchodzili do tłumaczenia. I teraz jak to się ma do dzisiejszych nowoczesnych polskich tłumaczeń, gdzie jeden gościu bierze i tłumaczy. i Mówi z języka oryginalnego. Ja bym się bał. <grym <grym te, te wiary, tak? Tak, łacie ja, nie no, naprawdę ludzie naprawdę już dzisiaj bojaźni Bożej nie mają. Tak podchodzą do Bożego Sława, po prostu jak do... Nie wiem, do gazety prawie, że nie. No. Jest takie tłumaczenie, które powstaje w jednym z kościołów warszawskich. Warszawa, bo tam się dzieje, to sz szok. Ale stwierdził ten pastor tego kościoła, że wszystkie tłumaczenia są błędne i oni teraz przetłumaczą właściwie. I co ciekawe, przeczytałem, w jaki sposób oni to tłumaczą. Mają jedną osobę, która zna grecki, ta osoba tłumaczy, a po czym ten pastor. Bierze i nakłada na to tłumaczenie warstwę proroczą. Czyli tak naprawdę on e, swoje, jakby wymysły, swoje przemyślenia nakłada na to, co ona przetłumaczyła, ta osoba, i w ten sposób mają nowe, jedyne, słuszne tłumaczenie. Różni się bardzo. Na razie wydali Efezjan i Galacjan. E, jest już drukiem, ukazało się, i, i jest, są duże różnice pomiędzy tym, co mamy w tym. No właśnie właśnie, nie, ja się zastanawiam, po co tłumaczy ktoś, skoro on może proczą nałożyć na wszystko i tego. Ale wiecie, tak a do apokryfów, chciałem tak nawiązać, bo jedna z rzeczy, która była brana w, przy ustaniu Kanonu, to, to jest to, czy dana księga nie jest sprzeczna z innymi księgami Biblii. Słuchajcie, apokryfy są pełne takich różnych sprzeczności z resztą Biblii. Ja mam tutaj sobie mam wypisane kilka tylko. I na przykład nie wiem, czy wiecie, że apokryfy popierają czary. Na przykład za pomocą czarów można wyrzucić demony. I to jest na przykład w księdze Tobiasza, gdzie jest powiedziane, że anioł tam powiedział do kogoś, że serce i wątroby ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim. To jest w księdze Tobiasza. Bo, a, widzisz, no. Jest, wiesz, serce i wątroby ryby. Ale jak to się ma na przykład do Marka, gdzie jest powiedziane, że w imieniu moim demony wyganiać będą w imieniu moim, a nie w, w, za pomocą serca i wątroby ryby. Ale co ciekawe, na przykład w Apokryfach jest e, odpuszczanie grzechów za jałmużnę. Um, za za jak myślisz, e, w Apokryfach, jak myślisz, dlaczego tak... Kościele katolickim tak bardzo pilnują, żeby te apokryfy były tam częścią tego. Bo na przykład w Tobiasza, w Tobiasza 12, od 8 do 9, jest napisane tak. Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę nasyceni będą życiem. Znam, może byśmy wprowadzili, no. <laughs> ale słuchajcie, tam koszyczek. <laughs> ale posłuchajcie, ale no ale jak to się ma, jak to się, że Jałmużna uwalnia od śmierci, oczyszcza z grzechów, do 1 Piotra 1:18, i 19, gdzie jest napisane, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z martwego postępowania waszego przez ojcu wam przekazanego, lecz drogą, krwią Jezusa, Chrystusa, baranka niewinnego i nieskalanego. To jest po prostu zaprzeczenie temu, co mówi Biblia w innych fragmentach. Nie że w Biblii mamy sprzeczności. No tak, no, no, ale wiesz, ale też e, tak, ale w apokryfach też są modlitwy i dary za umarłych. No więc to skąd to się Jest czyściec oczywiście też w tym, w apokryfach. Więc to są rzeczy, które no, są potrzebne. I dlatego tam w 1546, w tym Soborze w Trdenckim e, zatwierdzili te apokryfy, tak jak pastor Robert mówił. Więc. Mm -hmm. No, dokładnie. Więc apokryfy mam nadzieję, że już wiecie, że nie są nam potrzebne do, 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 do odbawienia. Ale to jest tak jak, słuchajcie, te wszystkie rzeczy, które i ten, ta Biblia mocy, która powstaje, to, to trochę mi przypomina to, co w drugim Piotrze jest powiedziane, 2.1, że byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Którzy wprowadzać będą zgubne nauki, i zapierać się pana, których odkupił, sprowadzając na, na się rychłą zgubę. Wiecie, to jest, i, i ja myślę, że teraz my żyjemy w czasach, w których coraz bardziej się uaktywniają właśnie różni fałszywi nauczyciele, którzy mają tyle różnych teorii, tyle wszystkiego. I to jest ciekawe, bo e, e, 3.16, drugi Piotra, jest ciekawy werset. Tu jest powiedziane tak. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Słuchajcie, I to jest ciekawe, bo to, kiedyś czytałem to, ten fragment, że słowo przekręcają to jest takie słowo, które też było obrazowane jak ko kogoś, kto się kładzie na kole tortur żeby go tam wykręcać, żeby się przyznawał do czegoś, co, do czego się ma przyznać. I, i to jest taki, ja myślę, sobie taki ciekawy obraz, że wiele ludzi dzisiaj, ja znam też takich ludzi, takich liderów, pastorów, którzy nigdy nie skończyli żadnej szkoły, na przykład nawróci, miał potężne nawrócenie, nawrócił się w więzieniu. I po prostu, i to było naprawdę potężne jakieś przeżycie i ten człowiek zaczął, za, założył od razu Kościół. I zaczął y, nauczać, i zaczął prowadzić ludzi. I ten człowiek nigdy nie przeszedł przez tą szkołę pokory i skruszenia. Tak jak ten pastor tutaj we Wrocławiu. Ja pamiętam, trzy lata w, w, Krak w Krakowie w szkole bibłnej to dla niego była szkoła pokory chyba przede wszystkim. Gdy w czerwonym kaftaniku zmywał podłogi, po których knechciak chodził. Po mokrej podłodze deptał mu tą jego... Pra nie czerpię, ale... ale... Ale, ale wiecie, to jest coś takiego, że to jest, ten, ten obraz jest piękny, że ludzie kładą Biblię niemalże na kole tortur i tak ją wykręcają, żeby ona wreszcie powiedziała to, co oni chcą usłyszeć. Po prostu ja chcę, ja se, i, 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 i wtedy po prostu ja mam jakąś koncepcję, no dobra, no to teraz ja muszę. Ostatnio przyszedł do nas do kościoła taki były świadek Jechowy który na pierwszym spotkaniu przed do nas, nie, 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 przyszedł do nas i wręcza mi książkę jakąś i mówi przeczytaj, bo napisałem świetną książkę, fajną tu, fajna książka. no Dobra, już pędzę, czytam, na pewno już jest, 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 już nie wiem co, ale słuchajcie, ale tak po, bo przyszedł potem po dwóch tygodniach znowu i zadał mi pytanie, czy przeczytałeś? A ja, a dobra, no dobra, może przyjrzę się temu, zobaczę. I otworzyłem tą książkę i tam na samym, jakby przedmowa taka była, i napisał, ja korzystam z tłumaczenia. Znaczy, w tej książce nie korzystam z żadnego tłumaczenia, bo wszystkie tłumaczenia są niewłaściwe. Ja parafrazuję, jak to powinno brzmieć. I tak. Ja sobie przeczytałem, to myślę, okej, okay, dobra, już nie mam nic więcej do, 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 do. Już nawet nie będę dalej czytał, bo widzę, że to jest ktoś ma jakąś teorię, którą sobie wymyślił. I teraz, ponieważ żadne z tłumaczeń takich, które, które mamy, które są dostępne, nie pasuje do tej teorii, no to ja sobie wymyślę swoje własne, swoją własną parafrazę, swoje własne tłumaczenie, które będzie mi pasować. I jest takich książek mnóstwo. Ktoś kiedyś mi powiedział, o, zachęcał mnie, powiem, trudno, że powinien przeczytać książkę Życie świadome celu. Ja tak sobie przyjrzałem tą książkę, tak zacząłem oglądać i jak zobaczyłem, że autor tej książki nie korzysta z jednego tłumaczenia Biblii, które jest ogólnie dostępne. Niekoniecznie King James, może jakiś bardziej współczesny, New American Wars, on korzysta tylko i wyłącznie, i to nie z jednego, ale z wielu różnych parafraz. A parafrazy to, są, to nie jest tłumaczenie dokładne, tylko to jest takie i taka interpretacja do jakaś tego. I dlaczego? No taki komentarz, właśnie. I on robi to dlatego, ponieważ ma jakąś teorię, coś, co mu nie pasuje do, do tego, Biblia by mu tego nie potwierdziła, dlatego wziął i bierze jakieś parafrazy, które bardziej będą pasować do tego, co on chce przekazać. I ja jestem, ja naprawdę, ja nie, znaczy nie wiem, nie czytałem tej książki, więc mówię, że nie wiem nie wypowiadam się na jej temat, ale po prostu ja nie chcę czytać takich rzeczy, które wiem, że autor podpierając się Biblią nie korzysta z Biblii, ale jakby próbuje wpisać w Biblię coś, co mu bardziej będzie pasować, więc z tym dlatego ja zachęcam do tego, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy nigdy nie kładli Biblii na kole tortur i próbowali wycisnąć z niej to, co chcemy, żeby ona nam powiedziała, ale żeby to słowo samo wykonywało pracę w nas i żeby zmieniało. I, I nawet czasami to jest niewygodne, czasami boli. Czasami jak słyszałem świadectwo tutaj. Może nie będę mówił kto sobie, bo nie wiem, czy oni by tego, tego chcieli, ale ktoś, kto prowadził biznes, pomyślał sobie, a, był tak dotknięty, poruszony pewnym przesłaniem, żeby prowadzić bi biznes zgodnie z wartościami, które to słowo naucza, i zaczęli tak robić. I to spowodowało, że nie wiadomo, czy ten biznes nie trzeba będzie zamknąć, bo przestał przychodzić nosić dochody. Ale to czasami kosztuje. Kiedyś pamiętam taki budowlaniec powiedział, że życie zgodnie ze Słowem Bożym kosztowało mnie wiele, ale warte było każdej złotówki. Warto czasami tak. I wiecie, to jest tak, że jednak to, a, to jest niezmienne słowo i naprawdę z kultura wokół nas, wszystko się zmienia. I jak tylko będziemy dostosowywać się do tego, co jest wokół nas, to daleko nie zajdziemy. Ale gdy będziemy się trzymać tego, co tu jest napisane i będziemy żyć zgodnie z tym słowem, to może nie będzie łatwo. Biblia mówi, świat będzie. Ostatnio właśnie pastor Sibli i pastor Boyce y, byli y, na tej audycji Mission Monday. I bardzo fajnie mówili o tym, że: no nie dziw się, że świat cię nienawidzi jak gdzieś za Bogiem. No, to, to, czego ty się. To Biblia już o tym powiedziała. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie. Ja jestem z Wami. Ja zwyciężyłem. I ja będę. Ja jestem z Wami i większy jestem, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Ale nie dziwmy się, że, że ludzie patrzą na nas czasami i ożrzeszty, jak może. Nawet nie śmieją się, przeciwnik rzucają nam kłody pod nogi. Ale życie zgodnie ze Słowem Bożym może kosztować wiele, ale jest warte każdej złotówki. Tutaj, jak chwilę tam gadaliśmy z chłopakami i o, o, tak, o tym niewolnictwie, to właśnie Michał powiedział, że... Michał? Tak, dobrze powiedziałem? Ja mam bardzo dobrą pamięć, tylko oszczędzam, więc dlatego mogłem się pomylić. A powiedział, że właśnie niewolnik, który chciał zostać ze swoim panem i wolał być z nim, to przychodził, przebijał sobie ucho nie? i tak sobie pomyślałem, jaki to jest ciekawy obraz, że a, my... A, Możemy po prostu przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja nastawiam swoje ucho na to, co Ty chcesz mi powiedzieć. Ja chcę słuchać tego, co Ty do mnie mówisz. Moje ucho jest wyczulone. Ja nie zagłuszam tego, co, co, co Ty chcesz mi powiedzieć różnymi rzeczami, ale chcę słuchać. Bo jest jeszcze inna historia z uchem związana, która mi tak przyszła do głowy, to to, gdy przyszli po Jezusa i Piotr co zrobił? Wyciągnął ten i chlas, uciął ucho. Ja tak sobie pomyślałem, że właśnie świat będzie robił wszystko, żebyśmy... Żeby uciąć te nasze uszy, żebyśmy po prostu nie słuchali, nie mieli nastawionego ucha na to, co Bóg chce nam powiedzieć, na Jego słowo, bo to może zmienić nasze życie. I ja myślę, że jednym z takich argumentów, które e, świadczą o tym, jak wyjątkowa jest ta księga, jak niepowtarzalna i natchniona, i nie, nie, no, no, po prostu coś wyjątkowego mamy. Ja nie, nie, nie potrafię tego przekazać, tego, jak, co, co my mamy w swoich rękach. Wiecie, ale jednym z dowodów na to, jak to jest wyjątkowe, to jest to, jak ta księga zmieniła życie ludzi. Znacie Anię, która u nas gra na fortepianie. Ona nawróciła się dlatego, że świadek Jechowy powiedział jej coś tam z tych ich nauczeń i ona powiedziała, nie, no to, tak, to jest takie dziwne, to takie nie, to tak nie może być. I zaczęła słuchać, bo jeździła do pracy z Warszawy do Bydgoszczy. I słuchając, jeżdżąc samochodem, słuchała Biblii. I podczas jednego z takich przejazdów, słuchając Biblię, Nawróciła się. To słowo ma ogromną moc. I ono zmienia życie ludzi. Naprawdę, to jest coś wyjątkowego. Dlatego nie wiem, no, najgorszą rzeczą jest to, gdy, gdy wierzący ludzie po prostu zamiast poznawać to, idą i szukają jakichś e, proroków. Nie ktoś przyjdzie i mi powie, co mam wierzyć. Ale to jest coś ciekawego, bo wiesz, co Bóg chce, żebyś do nas mówić. I on po prostu co chciał nam powiedzieć, to już nam powiedział. A my czasami po prostu jesteśmy tacy, o, jakieś tu proroctwa, tu jakieś znaki, jakieś, jakieś, ale po prostu zapominamy o tym, co mamy tutaj już w swoich rękach, jak to jest cenne, że możemy tego, pozna to poznawać. Ah. No pamiętajcie, że to jest księga, my dzisiaj mamy taki łatwy dostęp do tej księgi, ale... Żeby ona dzisiaj była dla nas dostępna, to setki można tysiące ludzi musiało umrzeć w obronie tej, tej księgi. I pamiętajcie, że jeśli, tak jak mówiłem wcześniej odnośnie tego prawdziwego kościoła, nie, że kościół Jezusa Chrystusa zawsze istniał przez wieki, ale to nie, ale to nie, nie jest ten kościół, który, którego historię my w szkołach nawet się uczymy. Tam zdarzały się oczywiście osoby i zdarzały się przebudzenia wewnątrz Kościoła Rzymskiego, że się tak wyrażę, ale najczęściej ludzie, którzy walczyli o Biblię albo chcieli mieć przekonania Biblii, najczęściej kończyli na stosach. Najpierw na rzymskich, czy tam żydowskich powiedzmy, a później, a później na stosach tak zwanego Kościoła, który, któremu nie pasowało to, co nie pasowali ludzie, którzy chcieli się trzymać pisma świętego. Więc tak to wyglą wygląda z takiej, można powiedzieć, niebiańskiej perspektywy. Tak? Ale wiecie co tak jeszcze, chciałbym dodać jedną rzecz. Dlaczego, dlaczego my nie wierzymy w te księgi wtórno-kanoniczne? Oprócz tego, że zawierają te błędy, o których pastor Maciek powiedział, tam był jeszcze jeden taki fajny błąd, że jest opis kobiety, która przez trzy lata pościła. Jud w, Judy w księdze Judyty, właśnie, że trzy lata. I to chyba bez wody i chleba, tak? To nawet Jezus nie był tak dobry, bo 40 dni czytamy, że pościł. A ona trzy lata pościła z Kubana. No, niezła była. No. no. Ale dlaczego dlaczego jeszcze nie, nie uznajemy tych ksiąg w turno Po pierwsze, apokryfów nie ma w księdze żydowskich w księgach tym. Żydzi z Jerozolimy nigdy nie dołączyli ich do Starego Testamentu. Pamiętajcie, że mówimy o Starym Testamencie. A za Stary Testament byli Żydzi odpowiedzialni. Nie, nie Kościół, tylko Żydzi. I oni nigdy tych ksiąg apokryficznych nie, do, nie, do, nie dodali. Z jakiego powodu, to zaraz wam jeszcze powiem, dlaczego. Natomiast te apokryfy dołączyli Żydzi znowu ci z Aleksandry ci, którzy zlecili Septuagintę i oni dołączyli właśnie do Septuaginty, czyli gdzieś koło 200... Czyli jak Septuaginta była przetłumaczona w 300 roku, to oni w 200 roku do, zaczęli dołączać jeszcze do niej właśnie te, te księgi apokryficzne. Nie? nie wiem, czy miały tą samą ważność, tak, ale one gdzieś tam się, można powiedzieć, pojawiały. Ale co jest ciekawe jeszcze odnośnie apokryfów, to wszystkie one, Powstały, zostały napisane w roku od 400 roku przed Chrystusem, do, no do Chrystusa, można by powiedzieć. A co jest ciekawe? No Ciekawe jest to, że pismo święte mówi o czymś takim jak cisza prorocka w Izraelu przez 400 lat. Czyli i teraz, teraz jak to wygląda? To chodzi o to, że one powstały w czasie, gdy Bóg nie mówił nic do Izraela. Nie było proroków w Izraelu przez 400 lat. Więc jak mogą być, powstawać księgi, które Bóg... Bóg używał zawsze proroków, żeby im przekazać tak? Słowo Boże. Tu przez 400 lat w Izraelu do Jana Chrzciciela nie ma żadnego proroka w Izraelu, a powstają księgi apokryficzne, które są natchnione Słowem Bożym. Tak? Ciekawe, kto je przekazał, skoro proroków nie było. W Starym Testamencie prorocy przekazywali słowo Boże. Tak? I, to, I to jest właśnie ciekawostką, że one powstawały w tym czasie ciszy prorockiej. I co jeszcze jest ważne, dla nas bardzo ważne, Jezus nigdy nie cytował apokryfów. Słuchajcie, jak Jezus nauczał swoich uczniów i mamy jego wypowiedzi w Biblii, on bardzo często cytował Stary Testament. Tak? Mówi na przykład, napisano, tak i tak, a ja wam mówię, tak? Czyli cytuję Stary Testament. Nigdy nie zacytował z, z jakiegokolwiek apokryfu. Jezus nie cytował z apokryfów? To myślicie, że jego uczniowie cytowali z apokryfów? Nie, tak samo, nie? Więc pierwszy kościół też nigdy nie cytował apokryfów. No, ciekawe, nie? Bo przecież dużo Nowego Testamentu. Apostoł Paweł przecież jak często odnosi się do Starego Testamentu, nie? Ale nie odnosi się do tych apokryfów. Bo, tam, bo jest tam taki przykład, że tam Paweł odnosi się, jak napisa, jak prorok Henoch napisał, nie? a my nie mamy proroka Henocha w naszych Bibliach, tak? więc odniósł się do jakiejś księgi, ale ten prorok Henoch to nie jest który z tych apokryfów, które Kościół katolicki dołączył tak? do, do Starego Testamentu w XVI wieku. Więc pierwszy Kościół tego nie uznawał, jeszcze jaki argument. Aha, apokryfy do Biblii Łacińskiej, czyli do tej katolickiej, dołączył Hieronim, który je przepisywał, a który sam je nie uznawał jako pi część Pisma Świętego. tak? Czyli on przetłumaczył, bo dostał zlecenie, ale one nie były częścią Pisma Świętego jeszcze za jego czasów, a on to zrobił, jak dobrze pamiętam, chyba w IV wieku. Nie? Hieronim tłumaczył jakoś tak. No i reformacja też oczywiście nigdy nie uznała apokryfów, bo jak wiecie. Kościół katolicki dołączył to do Biblii katolickiej na Soborze Kontrreformacyjnym, czyli tak nie, mieli pismo święte do XVI wieku, do 1540 roku mieli taką samą Biblię jak protestanci, tak? Ale ponieważ nie byli w stanie obronić niektórych swoich doktryn, które w międzyczasie wprowadzili, a były niebiblijne, więc co trzeba było zrobić, tak? Trzeba było poszerzyć Pismo Święte, żeby było jednak jakaś zmianka na, na temat czystca, na temat yy, odkupienia za kasę, nie? No musieli coś, musieli coś dorzucić, tak, żeby, żeby jednak w Biblii katolickiej jest o tym mowa. I co? Jakie macie argumenty, tak? Tylko ja bym uważał, tak? Biblia ostrzega, że kto dodaje coś do Pisma Świętego, będzie mu dodane tak? nie nagród, tylko Plak, nie? To jest są opisane w tej księdze. Więc no, bałbym się do, te, robić tak, a oni to zrobili w 1546 roku, słuchajcie. Po co są złe duchy? <laughs> uh -huh. no. Pytanie jest tam e, od, od jednego z internatów, po co są złe duchy? To znaczy, po co Bóg pozwala im jeszcze działać, tak? Bo słuchajcie, generalnie e, my akurat e, studiujemy teraz objawienie Jana na grupach domowych i powiem wam tak, że w naszych czasach, jak, co robią y, te złe duchy? Tak, jest powiedziane, że cały system tego świata jest pod wpływem złych duchów. Tak, my jako chrześcijanie nie walczymy, nie wiem, o obalenie rządu w Polsce. Tak, my nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z duchami, którzy promują tych ludzi. Walczymy z duchami, które nakłaniają rządzących, żeby robili głupie rzeczy, tak, albo żeby coś i my mamy walczyć z tymi demonami, z tymi złymi duchami. W jaki sposób z nimi walczymy? Duchowo, czyli jak? Modlitwą, tak? Modlitwą zwalczamy te, te złe duchy, które rządzą, jest powiedziane w atmosferze tego świata, czyli rządzą tym światem. My, żyjemy jako wierzący, żyjemy w świecie, który jest nieprzyjazny nam, bo tam rządzą te złe duchy. I my cały czas walczymy z nimi. I walczymy też oczywiście z naszym ciałem, który bardzo lubi czas, lubi to, co demony mówią. Tak naprawdę, bo demony bardzo lubią, jakby powiedzieć, przez nasze ciała tam różne rzeczy robić. Ale, ale po, dlaczego Bóg dopuszcza do tego? Ach, może dlatego, żeby nas pobudzić do walki. <laughs> Żebyśmy nie posnęli chociażby. To jedna. A druga rzecz, się sobie. Niedługo będzie taki okres. Po wielkim ucisku, po siedmioletnim wielkim ucisku, który też myślę, że już lada chwila nastąpi, będzie, jak to Biblia nazywa, tysiącletnie królestwo na Ziemi. Czym różni, będzie się różniło tysiącletnie królestwo na Ziemi od tego, co my dzisiaj doświadczamy? Między innymi będzie się różniło tym, że właśnie nie będzie tych złych duchów. Przez tysiąc lat na Ziemi nie będzie szatana i nie będzie demonów. Czy ludzie będą. Lepsi niż my? <noise> Okaże się. Słuchajcie, ludzie będą żyć w idealnych warunkach. Ludzie będą żyć, e, będą widzieli, jak e, znowu lew pasi się z owieczką, czyli drapieżniki będą jeść trawę. Ludzie będą żyć po kilkaset lat. Czyli zdrowi, szczęśliwi, sprawiedliwe sądy będą. Jezus będzie sprawiedliwie sądził z Jerozolimy. My będziemy współsądzić z nim. Także. Będzie uczciwie, sprawiedliwie, prawo i tak dalej. Wszystko to będzie. Ale czy to zmieni serce ludzi? I nie będzie demonów, czyli nie będzie pokus w ogóle, nie? takich z zewnątrz. Ale czy to sprawi, że ludzie będą dobrzy? Okazuje się, że nie. Bo szatan jest powiedziane, zostanie na chwilę wypuszczony pod koniec tysiącletniego okresu. Jest powiedziane, że większość ludzi, którzy będą wtedy żyli, Pójdzie w buncie za szatanem, w buncie przeciwko Jezusowi, którego będą widzieli. Bo powiedziałem, że pielgrzymki będą chodzić do Jerozolimy, żeby zobaczyć na własne oczy Jezusa. Czyli ludzie będą widzieli Jezusa, ale się zbuntują przeciwko niemu. Czy to znaczy, że w tysiącletnim królestwie się lepiej, nie wiem, lepiej ludziom żyło? Oczywiście, że im się lepiej żyło, ale to nie znaczy, że. że ich serca są dobre. Ja myślę, że ta epoka bez demonów, bez tych złych duchów ma tylko pokazać ludziom jeszcze jedną rzecz, tak? Że problem jest w ich sercach. Tam nie będzie zwalania, albo demony mnie zwodziły, tak? Albo coś tam, nie? A jakbym się urodził w lepszych warunkach? Oni będą w lepszych warunkach. Nie będą zwodzeni, a mimo wszystko, jak będzie tylko okazja, że się pojawi lider, który będzie, zbuntujmy się, to pójdą za nim, nie? Ciekawe, no? Mm. Bo problem jest cały czas, w każdej epoce, to są nasze serca ludzkie, no? Nasz bunt tu, w środku. Dzisiaj demony nam pomagają jeszcze, że jeszcze zaślepiają nam oczy i tak dalej, ale też cały czas jest problem w sercu. Jeśli w sercu bym chciał poznać prawdę, to co myślicie, że Bóg mnie jej nie objawi? Mimo demonicznej, mimo tych złych duchów działających w atmosferze. Oczywiście, że mi objawi. Bo tak zrobił w moim życiu, tak? Widział gdzieś tam moje pragnienie prawdy i po prostu mi ją objawił. I tak jest z każdym człowiekiem na planecie Ziemia, mimo demonicznej atmosfery, która jest wokół. Także, no, myślę, że po to są złe duchy, też tak odpowiadając jeszcze na to pytanie, że. Bo taki jest Boży plan, no. <laughs> Bóg dla swoich celów jeszcze jakoś używa też te złe duchy, ale w końcu się z nimi rozprawi, no wcześniej czy później, tak? Coś jeszcze? Po co są złe duchy? No tak, jak tu było powiedziane, one są, szkodzą nam, prawda, szkodzą, szkodzą też Bogu ale są włączone w Boży plan. Są włączone w Boży plan. A jeżeli są włączone w Boży plan, to znaczy, że w pewnym sensie, tutaj szukam jakiegoś dobrego słowa, jest jakaś z nich korzyść. O. Podobna korzyść była z Judasza, która, który, który zdradził Jezusa. No bez tej zdrady nie byłoby. Śmierci, kary, odkupienia za grzech i, i potem zmartwychwstania. E, no ale biada temu oczywiście, kto zdradzi, biada temu, kto się w ten sposób przysługuje. Chociaż a propos tutaj różnych pism jest taka Ewangelia. Y, właśnie chyba się nazywała Judasza, Judasza, i w niej Judasz przedstawiony jest jako taki taka ofiara ofiara tego planu, jako ten, który, dzięki któremu właśnie yy, yy, tak, tak, on chciał dobrze i w konsekwencji, no wyszło dobrze, no bo przecież Jezus oddał życie. No, ale to jest takie jakby dwuznaczne. E, w każdym razie, wracając do pytania, nie wiem, czy przypominacie sobie tą historię, kiedy Jezus spotkał właśnie demony na pustyni. I tutaj padło takie pytanie, czy to pytanie jest ADEKWATNE, o czym rozmawiamy, jak najbardziej adekwatny, bo Jezus y, rozmawia z demonem i w jaki sposób on z nim rozmawia? Za każdym razem cytuje pismo, za każdym razem napisa mówi, napisane jest i odpowiada szatanowi po prostu nie jakąś swoją elokwencją, swoim jakimś wydumanym y, sposobem, ale po prostu cytuje pismo. I być może właśnie czasami demon stoi na naszej drodze, żebyśmy mogli zacytować pismo, żebyśmy mogli przypomnieć sobie o piśmie, żebyśmy mogli przypomnieć sobie o Słowie Bożym, które, które ma moc, które wystarczy, że właśnie zacytujemy. Tak jakby, rozwieścimy go jakby na takim transparencie właśnie naszego, naszego życia, naszej, naszej postawy i, i to wystarczy. I nie musimy walczyć. Demonem. nie musimy, nie wiem, jakiegoś niewiarygodnego oporu mu stawiać, po prostu tylko i wyłącznie zacytujemy coś, co jest w naszej pamięci. Także warto yy, znać Biblię, znać te wersety i, i, yy, i, one, i one po prostu zadziałają w pewnym momencie. Nie wiem, czy złapaliście się na tym, że, że nie wiem, słuchacie jakiejś piosenki albo, albo jakieś, jakieś zdarzenie, prawda, i, i coś wam się kojarzy właśnie z Biblią. Kiedyś miałem taką, yy, taką rozmowę właśnie z żoną i właśnie tak sobie pomyślałem, będę mówił do ciebie wersetami. I w sensie takim, że na przykład... Yy, no dzisiaj padło takie słowo, nie każdym chlebem, prawda, nie każdym... Yy, nie samym chlebem żyje człowiek, prawda. To bardzo często takie coś się pojawia w naszych ustach i to czasami trochę humorystycznie, czasami tak na poważnie, ale... Ja myślę, że całe nasze życie może być takim jednym ciągiem właśnie takich cytatów, prawda? I, e, I kiedykolwiek po prostu jest potrzeba, a potrzeba jest wtedy, kiedy jesteśmy zagrożeni, jesteśmy kuszeni, jesteśmy, nie wiem, wystawiani na próbę, to myślę, że pismo pomaga i obroni nas. I co więcej, właśnie tak uzmysłowi nam naszą siłę, która nie pochodzi od nas, ale właśnie pochodzi od, od Boga. Jeszcze jedna rzecz, może sprecyzuję, bo tu było mówione o tym zawieraniu się słowa Bożego w Biblii, ewentualnie no tego, czy Biblia jest słowem Bożym. Oczywiście, Biblia jest słowem Bożym, nie tylko zawiera słowo Boże, ale jest słowem Bożym. Natomiast Słowo Boże, to co mówiłem na początku, prawda, jest, jest jakby pojęciem szerszym. Ale z pewnością cała Biblia, od początku do końca, od najmniejszej do największej po prostu kropeczki, jest pełnym Słowem Bożym i, 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 i tego możemy być pewni. I nawet biorąc pod uwagę przekład i jego jakby niedoskonałości, Możemy ufać temu. Tak jak człowiek, który zaufał Bogu, nawet jeśli popełni ten błąd, to i tak po prostu ma rację, bo, bo ten błąd jest okryty e, Bożą, Bożą opieką, Bożym zaopatrzeniem, Bożym planem. Więc nie bójmy się czytać y, naszej prostej Biblii, prawda? Ale oczywiście sięgajmy po inne przekłady. Pójdę. <laughs> Dalej. Nie, chciałem się zadać pytanie, wam wszystkim. Bo... Ja zanim pytanie. Zanim pójdziemy, bo zanim Warszawa pojedzie. Tak, słuchajcie. Ja wam chcę powiedzieć tylko coś takiego też, że dzisiaj żyjemy w czasach takich, w których mamy taki dostęp do różnych materiałów źródłowych, że... No Nie trzeba znać hebrajskiego i jakieś greki kojne czy aramejskiego, żeby móc też przeglądać, jak to było w tych oryginałach, bo oczywiście żadne tłumaczenie nie jest natchnione i dlatego ja czasami przygotowując się studiując jakiś temat lubię korzystać z różnych tłumaczeń, żeby porównywać, jak w tych tłumaczeniach jest. I można naprawdę korzystać z tych różnych, przeróżnych materiałów, um, bo wtedy wychodzi też bardzo ciekawe rzeczy wychodzą, bo my czasami czytając jedno i to same tłumaczenie, e, to tak przelatujemy i po prostu i jesteśmy tak przyzwyczajeni. A jak na przykład bierzesz inne tłumaczenie, zaczynasz je czytać, to nagle widzisz e, tak jakby głębsze rzeczy, których wcześniej, na którym wcześniej tak się przelatywało. Ale myślę, że to, co jest najbardziej ważne, to jest, gdy czytam Biblię, to jest taki werset Izaaka 66, 2, gdzie Bóg mówi coś takiego, że ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygna na duchu, i uwaga, i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja tak sobie pomyślałem, jakie to jest ważne, żebyśmy mieli odpowiedni stosunek do tego słowa, żebyśmy z, tak, z tym drżeniem, z tą bojaźnią i szacunkiem odnosili się do tego słowa. Bo myślę, że jedną z najczęstszych przyczyn, dlaczego ludzie y, mają problem w zrozumieniu tego, y, co, co Bóg nam dał w tym swoim słowie, to jest pycha. I to jest często coś, co ograbia nas tak wielu rzeczy, które moglibyśmy otrzymać, czytając to słowo. I jedna z tych pych to jest pycha intelektualna, gdzie myślimy sobie, o, mój umysł jest, ja spotykałem takich ludzi, którzy mówili, mój umysł jest najwyższym autorytetem. To, co ja sobie wymyślę, to moje wykształcenie, jedynie ja mogę zrozumieć odpowiednio to wszystko, co się mówi, co do mnie. A tutaj jakby coś, co jest sprzeczne z rozumem, to ja to odrzucam. Przyjmuję tylko to, co jest zgodne z moim rozumem. Ale też jest pycha duchowa, gdzie ludzie mówią, że tak, a, ten uniesienie, jakiś taki mistycyzm, jakieś przeżywania w jakieś różne sposoby, one są najważniejsze. Nie? I one weryfikują słowo Boże. To już nie liczy się, co Biblia mówi, tylko co ja przeżywam, co ja doświadczam, co ja mogę e, e, jakby w jakiś, e, nie wiem, przeżyć tam. E, no, ale też jest pycha emocjonalna. Te emocje, o takie pobudzenie. Dlatego często jest tak, że po prostu. Jest taki też znowu pastor w Warszawie, który był pastorem najgłośniejszego kościoła w Warszawie. Tam, tam był bardzo głośny, tam bardzo działy się przeróżne rzeczy. Ale on nagrał takie świadectwo, jest dostępne w internecie, można je posłuchać. On powiedział coś takiego. No i byłem takim pastorem takiego hiperkościoła, gdzie przeżywało się, robiło się to różne rzeczy. I mówi. I wracałem po takim hiper nabożeństwie do domu i miałem myśli samobójcze. I on to mówi w tym świadectwie. Przeżywałem przeróżne rzeczy. Tutaj ludzie doświadczali, przeżywali różne rzeczy na tym nabożeństwie, ale ja wracając czułem taką pustkę i miałem myśli samobójcze. I ciekawe jest to, a ciekawa jest ta postawa berejczyków, na przykład, którzy, gdy Paweł zaczął do nich mówić, to oni nie zachłysnęli się tym, o, bo Paweł przyjechał, ale sprawdzali wszystko, czy takie rzeczy mają. I to... to ja myślę, że nasza postawa, jak my otwieramy Biblię i zaczynamy czytać tą Biblię, to czy ja mam tą postawę takiej pokory, że z drżeniem i z szacunkiem odnoszę się do tego słowa, a, czy też po prostu a, ja wiem, ja przeżywam, ja to i Biblia jest tak dopiero tylko podstawką pod to, co ja na tym nabuduję. Nie, jakby Biblia jest fundamentem, a nie jakąś tam przystawką czy czymkolwiek tam innym. I dlatego myślę, że to jest, to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że e, ja tak przynajmniej e, myślę, że e, to taka postawa właściwa, gdy przychodzimy do Biblii, do Biblii właśnie z takim szacunkiem, z drżeniem, prosząc Boga, prowadź mnie, objaśnij, tak jak mówiłeś to, to słowo, jak to było, ferro, czy, jakie to było fero, czy jakie to Fero, tak. Oświe tak, oświecaj mój umysł. Fotizo, o, Fotizo, tak. Bo chcę poznać Ciebie, chcę zobaczyć, co Ty masz mi do powiedzenia tutaj. Bo często jest tak, że my mamy, mamy takie różne, takie dziwne podejścia do Biblii i ja tak sobie tutaj wypisałem kiedyś takie kilka. Jednym z nich jest dogmatyzm, czyli ja stworzyłem jakąś doktrynę i teraz Biblię użyłem do tego, żeby sobie dopasować to, żeby potwierdzić to, co ja sobie już wcześniej wymyśliłem. I w ten sposób korzystamy z Biblii. Ale to nie jest dobry sposób. Jest też racjonalizm, gdzie najwyższy um, autorytet to jest właśnie mój umysł, a nie Biblia. Jeżeli coś nie mogę rozsądzić umysłem, coś się nie zgadza, bo jakiś cud, to ja to odrzucam. I nie, to, to, to się nie nadaje. Ale coś, co myślę, że dzisiaj jest tak bardzo niebezpieczne i co wdziera się do wielu kościołów, to jest relatywizm kulturowy. Gdzie ludzie twierdzą, no nie, no, kultura jest czymś, co, powinniśmy, co powinno weryfikować Biblię, a nie Biblia kulturę, bo Biblia by napisała, napisana była w innej kulturze, w innym czasie, i, i w, może na tamte czasy to było dobre, ale dzisiaj żyjemy w innych czasach, inna kultura, inne, inaczej to wszystko funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego trzeba Biblię dostosować do tego, co dzisiejsza kultura. I naprawdę dochodzi do bardzo dziwnych rzeczy. Dlatego trzeba być bardzo z tym ostrożny i nie, nie robić czegoś takiego. Ale jest też taka metoda tak jak podchodzenia do Biblii i interpretuje się Biblię metodą alegoryczną, czyli tak naprawdę ktoś, kto coś wyczytał sobie wymyślił w Biblii to narzuca takie myślenie wszystkim innym, bo on coś wymyślił. i Ja ten, uwielbiam ten przykład, bo to jest ten przykład, jak Jezus był na krzyżu i um, jak Jezus umierając na krzyżu powiedział do Jana i do, do Marii i powiedział, że do niej mówi, o to jest twój syn, a do Marii mówi, o to jest twoja matka. Nie? I ciekawe jest to, no, bo to jest oczywiste, no, że on powiedział, no, on odchodzi. Jezus odchodzi, Jego matka zostaje, Józefa prawdopodobnie nie ma, nie żyje, bo nie ma żadnych wzmianki na temat Józefa w tamtych czasach, od, tamtego po, od tamtej pory. I, no i pewnie Jan, uczeń, którego Jezus miłuje, no to po prostu ty zapieku się nią, e, traktują ją jak matkę, ty traktuj go jak syna i, i w ogóle. Ale wiecie, że w przypisach, to jest właśnie taka interpretacja alegoryczna, gdzie dopisuje się pewne, e, pewne rzeczy do tego, co Biblia mówi. W przypisach w tysiąc latce jest napisane, że ten fragment, jasno wskazuje na to, że Maria jest matką Kościoła. No to przepraszam, ale gdzie to jest? Gdzie, gdzie, to, gdzie to można wyczytać z tego fragmentu? To jest właśnie taka interpretacja alegoryczna, gdzie ktoś, kto czyta to, dopisuje jakieś ukryte znaczenie, którego nikt inny nie jest w stanie znaleźć, ale on to ukrył, on miał jakieś objawienie, on to odkrył i on jakby to narzuca innym. I to też jest bardzo poważny błąd. Podchodzeniu do Biblii. Dlatego myślę, że przede wszystkim powinniśmy mieć tą postawę z drżeniem i szacunkiem odnośnie do tego słowa, prosząc Boga, żeby oświecia, oświecał mnie i prowadził mnie Jego Duch w tym, jak, jak to słowo czytam. No bo to jest coś, co uchroni nas przed wieloma rzeczami. No jak mówię, ale zawsze, jak będzie jakieś pytanie, jakiś problem, zawsze możecie zapytać pastora Tomka, który teraz Wam wszystko odpowie. Ja, teraz ja będę pytał, no e, mam takie pytanie, no najpierw do, do, do pastorów, później do, do was też. E, co sprawiło w twoim, w twoim życiu, że albo co przekonało cię, że Pismo Święte jest tym twoim najwyższym autorytetem w twoim życiu? Tak, tak w formie świadectwa, już mi nie chodziło jakiegoś tam... Wywody. no takie w formie świadectwa, czyli co Ciebie osobiście przekonało, że warto na tym budować swoje życie, tak? no, że to jest Twój fundament, nie? autorytet, na którym budujesz swoje życie. Tak. To mógłbym przytoczyć właśnie tą historię, kiedy Jezus ukazał się. Uczniom po swoim zmartwychwstaniu. I y, to jest w Ewangelii Łukasza, 24. No i rozmawiał z nimi y, na temat właśnie tego, co się wydarzyło. Y, I tłumaczył im, co naprawdę y, no, się stało, prawda? I w pewnym momencie. W pewnym momencie zniknął przed ich oczu, i oni już zostali sami, i tak rzekli do siebie, 32 werset, i rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I właśnie jak miałem to otwarte, bo tak czytałem coś innego tutaj na tej stronie, ale sobie to przypomniałem w momencie, kiedy o Tomek zapytał, Właśnie z osobistego doświadczenia mogę przypominać sobie właśnie taki no wielki, takie emocje, emocje, które pojawiły się w momencie, kiedy odkryłem Biblię. Kiedy ktoś pokazał mi, że można czytać Biblię, i jest tam za prawda. Kiedy cytował właśnie pismo, kiedy, kiedy to stało się po prostu takie autentyczne, żywe no to po prostu serce zaczyna szybciej bić, prawda? I myślę, że każdy z was to, to tego doświadczył I, a, no i po prostu warto za tym pójść. Warto y, y, wspominać ten moment, w którym właśnie nasze emocje zostały pobudzone, bo one właściwie po to są, żeby, żeby nas zachęcić, żeby nas do czegoś właśnie tak może obudzić i potem, kiedy Yy, właśnie przychodzi jakiś kryzys, jakiś problem, czy jakieś pytanie, to, to po prostu otwieramy, otwieramy Biblię. Przypominamy sobie słowa, przypominamy sobie to spotkanie z Bogiem, które każdy z nas miał. I, no i poznajemy go w ten sposób. A, nie wiem, czy ja odpowiadam na to pytanie, czy. W każdym razie taka, taka refleksja, że po prostu Bóg daje nam coś naprawdę. Aha, i takie ciekawe porównanie też kiedyś przeczytałem, że Biblia, Słowo Boże, właśnie to spisane, jest pewnego rodzaju takim przyrządem, powiedzmy takim teleskopem. I patrząc na ten teleskop, nawet zbliżając się do niego, no widzimy tylko jakieś urządzenie i może nas to zaciekawić, możemy sprawdzać, co to jest. Tu się coś wysuwa, tu się coś naciska, tu. Powiedzmy, jest jakiś mechanizm, może to kogoś zaciekawić z punktu widzenia jakiegoś technicznego. Ale dopiero prawdziwe znaczenie tego urządzenia odkryjemy wtedy, kiedy zajrzymy przez ten mały otwór i skierujemy to urządzenie właśnie na gwiazdy, czy, czy planety, czy, czy jakiś inny obiekt. I wtedy dopiero poznajemy, do czego to służy, i poznajemy prawdę. I Biblia jest takim właśnie teleskopem, który z zewnątrz może być mało atrakcyjny, no gruba księga, trudno zrozumiały czasami jakieś stwierdzenia, słowa, archaiczny język i tak dalej, prawda? Ale kiedy zajrzymy tam, kiedy po prostu, nie wiem, skoncentrujemy się na jakimś małym może fragmencie, czy, czy właśnie tak zajrzymy do tego po prostu, to to odkryjemy niesamowity po prostu świat, kosmos. Taki umownik, prawda? I, 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 I prawdę o nas samych również no, także to jest. zanim wyjedziesz. Ja powiem, takie świadectwo swoje. Tak. Ja się nawróciłem i tak mniej więcej chyba dwa miesiące byłem w kościele. I pojechałem na misję. Bo akurat wtedy pastor, tak, pastor z Krakowa wyjeżdżał zakładać kościół w Moskwie, więc ja bym A pojadę, pomóc mu tam. Czemu nie? Nigdy nie byłem za granicą, tak? A, pojadę sobie do Moskwy. I pojechałem z nim do Moskwy i spędziłem tam w sumie pół roku. E, uwaga, nie mówiłem mamie, że jadę do Moskwy. Powiedziałem, że jadę na weekend do kolegi. Dopiero jak byłem w Moskwie, to wysłałem kartkę i napisałem, no mamo, jestem w Moskwie, nie wiem, kiedy wrócę. <laughs> nie polecam, nie polecam, e, ale Bóg obrócił to ku dobremu, na szczęście. Ale słuchajcie, ale to dlaczego ty mówię? Bo będąc tam w Moskwie, i to było takie śmieszne, bo ten pastor, on był Amerykaninem, on mówił takim łamanym polskim, tak ledwo-ledwo. Ja nie mówiłem w ogóle po angielsku i ja tak ledwo-ledwo po rosyjsku. Bo z tego, co się uczyłem w szkole rosyjskiego. A tak bardzo lubiliśmy rosyjski, że, że tu nam wpadało, tu wypadało. Potem tak żałowałem, jak to jest. Dlaczego się nie uczyłem? Ale, ale razem z tym pastorem byliśmy we dwójkę i chodziliśmy na ewangelizację. Słuchajcie, on swoim łamanym polskim mówił coś, bo ja niewiele wiedziałem o Bogu, bo ja dopiero byłem dwa miesiące nawrócony. On swoim łamanym polskim, ja jego łamany polski tłumaczyłem na swój łamany rosyjski. I tak mówiliśmy ludziom o Bogu. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Ludzie się nawracali. Ludzie przychodzili do kościoła, i kościół zaczął, zaczął powstawać kościół. I wtedy tam w tej Moskwie Bóg mi powiedział, słuchaj chłopie, wracaj do Krakowa, do szkoły biblijnej. Potrzebujesz poznawać mnie, potrzebujesz poznawać Biblię, potrzebujesz zobaczyć tego, to, jakim ja jestem, żeby też móc innym o tym opowiadać. I słuchajcie, i tam w tej Moskwie Bóg mi pokazał, jak ważne jest to, żeby poznawać Jego Słowo. I wróciłem do Krakowa i wróć od razu do szkoły biblijnej, i pamiętam Mateusza Guzikowskiego tam w szkole, dla mnie akurat ten jeden, ten, bo pamiętam, on tak z nim kiedyś rozmawiał, mówił, ja już dwa lata tu jestem w tym kościele. I ja tak na niego patrzyłem, wow, taki weteran, już dwa lata, a ja taki świeżaczek. I on te wersety mówił, i on znał to. ja wtedy tak myślałem, sobie, wow, ja też, chcę, ja też chcę poznawać Boga, ja też chcę mu, tak ludzić, mówić ludziom o, o, o Bogu. I to było takie, że wtedy tak Bóg mi dał takie pragnienie, że słuchaj, poznawaj moje słowo, poznawaj mnie, bo potrzebujesz tego. Może ci się to kiedyś jeszcze przyda. Nie? nie myślałem, jak mi się to będzie przydać, ale myślałem, a dobra, niech mi się przyda. Kto wie? No i tak właśnie to było ze mną. Super. Czy ktoś z Was chciałby jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, co sprawiło, albo co sprawia, że Biblia jest dla ciebie, co sprawiło, że Biblia stała się dla ciebie takim najwyższym autorytetem w twoim życiu no? kto chciałby wyobraźcie sobie, że ja zaczęłam czytać Biblię z powodu i Spotkałyśmy się, tak jest. Spotkałyśmy się oczywiście na najsłynnej e, herbatce e, i e, zaczęłyśmy rozmawiać o dekalogu. I wówczas mnie Iwona zapytała, e, jak wygląda dekalot w kościele katolickim, a ona mówi do mnie wówczas: Ale popatrz, tutaj jest Biblia, przeczytaj e, drugie przekazanie e, w Biblii, jak Bóg przekazał nam. Dziesięcioro przykazań, i jak wygląda ostatnie przykazanie, tak? I to mi dało wówczas wiele do myślenia i sprawiło, że ja zaczęłam e, szukać Boga i czytać Biblię. To były początki. Ja pierwszy raz przeczytałem Biblię mając 18 lat. Nie byłem jeszcze człowiekiem nawróconym. Lubiłem bardzo książki czytać. Czytałem dużo horrorów. I któregoś dnia skończyły mi się książki w domu, nie miałem co czytać i po prostu została tylko Biblia. No i zacząłem ją czytać. Niewiele wtedy zrozumiałem z tego. Potraktowałem to troszeczkę jako taką książkę, historia ludzkości, coś o Bogu. Wiedziałem gdzieś tam w sercu swoim, że Bóg jest, ale... No, wiadomo, no ja gdzieś tam jest, ja swoje, Bóg swoje. No i kiedy już po wielu latach przyszedłem tutaj do naszego kościoła i poszedłem pierwszy raz na szkołę biblijną i usłyszałem, jak oni rozmawiają o Biblii, interpretują ją, to to, co jeszcze tam pamiętałem po tych dwudziestu kilku latach, to mi tak no, po prostu wiatrak mi się zrobił z tych kartek w umyśle z Biblii i zacząłem czytać ją drugi raz. Drugi raz tak przeczytałem Biblię, też tak trochę zacząłem rozumieć, trochę tak razem z tym, jak ta szkoła biblijna tam trwała i chodziłem na te, na, na, do kościoła, słuchałem kazań i tak dalej. Sprawdzałem też, co się dzieje, są, czy to się zgadza z Biblią. I dopiero po nawróceniu, tak, jak już czytałem następny raz, przyjąłem Jezusa do swojego serca. To naprawdę miałem bardzo dużo pytań do pastora, i gdybym miał tak siedzieć i pytać go, to bym chyba kilka tygodni, dzień w dzień, spędził na pytaniach. Bardzo dużo odpowiedzi dostawałem. Nieraz były takie odpowiedzi dobitne, to słowo tak ożywało, że po prostu musiałem przerwać czytanie i się zastanawiać na tym, bo do, do mnie to tak docierało. No ale też poza tym jest bardzo dużo, dużo właśnie e, rzeczy napisanych. E, że właśnie Jezus wszędzie, gdzie, gdzie był, odnosił się i cytował Pismo Święte. Nawet do Jana, który w pewnym momencie, chrzciciela, który w pewnym momencie tam gdzieś zwątpił w więzieniu siedząc, wysłał swoich uczniów i pytać go, czy to, to jest ten, którego my oczekujemy, czy mamy oczekiwać innego. I no po prostu on też mu zacytował z Pisma, tak. No i też... W Ewangelii Jana w 17 rozdziale jest napisana modlitwa kapłańskiego Jezusa Chrystusa i, i też jest opisane, że życie wieczne zaczyna się od poznawania Boga i tego, którego On posłał, tak? I, a jak możemy inaczej poznać właśnie Jezusa Boga, jak nie przez Słowo Boże? To wszystko. Coś jeszcze? Pytanie? Jest pytanie z internetu. Pani się pyta, dlaczego są dobrzy ludzie i źli? Dlaczego są ludzie wierzący i niewierzący? To najpierw może na pierwsze. Nie ma dobrych ludzi według Biblii. Inaczej. My, my dzielimy ludzi na dobrych i złych według Pisma Świętego każdy człowiek jest grzesznikiem, a to oznacza, że jest zły. I to widać w wypowiedzi Jezusa. Pamiętacie, tam kiedyś ktoś się zwrócił do Niego. Nauczycielu dobry, nie Dla coś tam, coś tam. A Jezus mu, Jezu mówi, a dlaczego mówisz do mnie dobry? Tylko Bóg jest dobry. Nie? I to nie, nie stwierdził, że On nie jest dobry, tylko mówi, że jakby wskazuje, ja jestem Bogiem, tak? Więc ja, Bóg jest dobry. Natomiast Nikt z ludzi w oczach Boga nie jest dobry, więc nie ma takiego podziału na dobrych i złych. Każdy z nas, według Pisma Świętego, zasłużył na potępienie z powodu swoich grzechów. Czyli każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas zasłużył na potępienie. Ale mamy ten drugi podział, o który pani pyta: to jest na podział na wierzących i niewierzących. tak? I to jest jak najbardziej biblijny podział. Tylko, że powiem tak: czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego? To tylko tym, że zaufał Jezusowi i uczynił go swoim Panem i Zbawicielem. Człowiek niewierzący to byłem ja, zanim to zrobiłem. Dlatego też nigdy nie patrzymy jako ludzie wierzący, nigdy na ludzi niewierzących nie patrzymy jako na gorszych od siebie. Bo ja byłem przed chwilą taki sam. Widzicie o co chodzi? Bardzo często, jeśli żyjemy, jeśli żyjemy w systemie religijnym, no to rzeczywiście robimy, ja jestem wierzący, a ci poganie tam, to po prostu pogardzamy nimi, tak? Ale jeśli doświadczyłeś duchowych narodzin, jeśli spotkałeś się z żywym Jezusem, to czymś naturalnym dla ciebie jest, że ludzi, którzy tam jeszcze nie znają Jezusa, to będziesz chciał ich zapoznać z tym Jezusem, który twoje życie zmienił, tak? Widzicie, jakie jest niebezpieczeństwo, tak? Nie potępiam ludzi, nie odrzucam ludzi, tylko patrzę na nich jako jeszcze tych, którzy jeszcze go nie poznali. Czy to znaczy, że wszyscy ludzie będą wierzący? Nie, też nigdy tak nie będzie. Coś, co Bóg postanowił uszanować, to jest nasza, nasza wolna wola, jak to często używamy. Bóg stworzył człowieka i dał mu możliwość podejmowania wyborów. I tak naprawdę wybór każdego z nas. Jeden wybór będzie spra sprawi, że albo będę na wieki potępiony, albo będę na wieki zbawiony. Jest jeden wybór, jedna moja decyzja. Jedna decyzja odnośnie czego, albo kogo. Kto spojrzy z wiarą na Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, kto uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będzie. I od tej mojej decyzji zależy, gdzie, z, gdzie e, spędzę wieczność. Nie dlatego, że jestem dobry, tak? bo jestem zły, zasłużyłem na potępienie, ale dlatego, że uwierzyłem. I każdy człowiek na planecie Ziemia ma dokładnie tą samą możliwość, tą samą sposobność być zbawiony. Niezależnie od tego, jak zły, na ile zły jesteś. Każdy człowiek może zwrócić się ku Jezusowi i przyjąć zbawienie tak, jak ja to zrobiłem. A odpowiadając jeszcze, może ja odpowiem na swoje pytanie, dlaczego to czyni, że, że ufam temu bardziej niż chociażby naukowcom z dzisiejszą ewolucją i tak dalej. Dlaczego temu ufam? Bo kiedyś żyłem w strachu przed śmiercią. Bo kiedyś żyłem w poczuciu winy, że kogoś zabiłem, bo kiedyś żyłem nie znając sensu ani celu swojego życia. I mając 23 lata życia, właśnie tego już nie widziałem sensu swojego życia. I jedyne co się stało, czytałem Pismo Święte i w pewnym momencie, czytając to Pismo Święte, doszedłem do fragmentu, który zmienił moje życie. A to były słowa Jezusa tutaj zapisane. Gdzie powiedział, jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca, tylko przeze mnie. I wtedy podjąłem pewną decyzję. Nie byłem pewny, czy coś się stanie, ale powiedziałem, jeśli to jest prawdą, co tu jest napisane, to Jezu, ja chcę, żebyś zmienił moje życie. Żebym nie bał się śmieci, że moje życie wreszcie miało sens i cel, i żebym w ogóle wiedział, po co ja, jest, po co ja jestem, po co istnieję. I wiecie co? Bóg zrodził mnie na nowo. Później dopiero odkryłem, co przeżyłem. Najpierw przeżyłem, a później odkryłem Ewangelii Jana, a to się nazywa duchowe narodziny. Tak, dokładnie, tak to się nazywa. Tu znalazłem pokój, miłość, radość, życie, przebaczenie grzechów. Tu znalazłem. Nigdzie indziej w świecie tego nie znajdziecie. Dlatego ja wolę ufać temu, tak, niż chociażby pseudonaukowcom, bo nie można, mogę ich nazwać naukowcami pseudonaukowców, którzy budują teorie na teorii, nic nie udowadniając i wmawiając ludzie, że tak ma być i tak macie wierzyć. I jedną, jedną jeszcze rzecz chcę Wam uświadomić. Nie wiem, czy wiecie, ale ateiści w postaci chociażby komunistycznych Chin. To jest księga, jedna z książek, których najbardziej się boją. Ciekawe, teorie Darwina, wydrukowaną książkę na temat teorii Darwina. Wjeziesz do Chin, nikt cię nie zatrzyma, spróbuj wieść w Biblię. Widzicie? Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, boją się jego słowa. Ciekawe, nie? No przecież jak nie wierzysz w Boga, to czego się boisz? czy to mitologia, jak to niektórzy mówią. Biblijna mitologia, tak? Że to jest biblijna mitologia, to czemu komunistyczni Chińczycy się boją tej księgi. Jak myślicie? Bo może jednak ona, ma, bo może ona ma moc. Ja wiem, że ona ma moc. Ona ma moc zmienić życie ludzi. A Oni tego, nie, oni tego się boją. Tak? Bo ludzie, których ta pismo zmienia życie, Potrafią robić rzeczy ponadnaturalne i sprzeciwiać się systemowi tego świata. Tego się boją. Więc czytajmy, budujmy swoje życie na fundamencie Słowa Bożego. Oj. Chciałam zapytać taką rzecz. Jak to jest, że w Biblii w słowie Bożym są całe rozdziały skierowane do konkretnych ludzi, albo do, na przykład do Izraela, na przykład tak jak w Starym Testamencie, ale my możemy to, no właśnie też jest pytanie, czy na pewno możemy odnosić to konkretnie do siebie? Czyli tak osobiście odbierać to, co Bóg mówił w rzeczywistości, do kogoś innego, nie? Co jest napisane w Biblii czy na pewno wszystkiego nie możemy do siebie odnieść. Bo, no bo jakby, ja myślę, że chrześcijanie, chrześcijanie szczególnie robią duże zamieszanie, jeśli chodzi o rozumienie Biblii. Podsta podstawowych zasad interpretacji Biblii chrześcijanie nie znają. I to polega na tym, że biorą ci na przykład wyrwane z kontekstu werset i to z kontekstu Starego Testamentu i uważają, że to jest do nich skierowane, tak? Tylko, że pamiętajcie, że Pismo Święte całe jest natknione, ale ono, na przykład jak mamy w Biblii proroctwa, które dotyczą się konkretnych osób i kon, albo konkretnych narodów, tak? Jeśli jest napisane, że to jest proroctwo o Egipcie, no to ja nie będę brał tego prostwa do Polski, tylko to jest do Egipcjan, tak? Więc jakby w kontekście musimy wiedzieć, kto i kto jest odbiorcą danego danego słowa, tak? Pamiętajcie, że Pismo Święte tak naprawdę jest skierowane do ludzi wszystkich wieków całej historii ludzkości od początku do końca. Czyli są rzeczy, które były napisane do ludzi, którzy żyli w epoce sumienia. Są słowa, które są zapisane do ludzi, którzy żyli w epoce zakonu. I są słowa, które są skierowane do ludzi żyjących w epoce kościoła. Co więcej... Są też słowa, które są tylko skierowane do ludzi, którzy będą żyli w wielkim ucisku. I to, co jest napisane do ludzi w wielkim ucisku, nie jest skierowane do mnie, tak? tylko do ludzi, którzy za chwilę będą żyli w wielkim ucisku i będą wierzyli Biblii w wielkim ucisku. Nie? Będą prześladowani, będą ścinani za wiarę, tak? boże słowo tak opisuje i tak będzie. Ale to nie jest to, to co do nich było, jest przeznaczone, nie jest przeznaczone do mnie, tak? Dlatego, ale czasami, co Bóg robi? Czasami Bóg używa jakiegoś fragmentu, który bezpośrednio do mnie nie jest skierowany, ale ponieważ mam Ducha Świętego i Duch Święty chce mi coś zakomunikować, może użyć fragmentu, który był skierowany do kogoś innego. Ale to wtedy Ty wiesz, że to Duch Święty do Ciebie mówi i robi co? Robi z tego słowa logos. Rema. I wtedy ty wiesz, że to jest na dzisiaj dla ciebie. Tak? Ale to musi być takie naprawdę mocne przekonanie od Ducha Świętego, że to jest dla ciebie. Bo, bo co, z, co ja widzę, że chrześcijanie bardzo często robią błąd. Na przykład jest w dziejach apostolskich taki werset: uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. Fajna obietnica. Tylko czy ona jest do mnie? Gdzie ona się znajduje i do kogo była skierowana? Czy to jest dla każdego wierzącego obietnica? Czyli co, tak naprawdę jak ja się nawrócę, to na pewno wszyscy członkowie mojej rodziny też się nawrócą? Tak? Tak jest? Tak mówi Boże Słowo? Nie, bo to jest werset, to była obietnica dana konkretnej osobie. Kto, kto usłyszał te słowa? żeby nie zbawiony ty i twój dom. W dziejach apostolskich strażnik więzienia, gdzie Paweł z Sylasem o północy śpiewali piosenki, było trzęsienie ziemi, tak? I Paweł mu wtedy powiedział, że słuchaj, uwierz w Pana, a on mówi, co mam zrobić, żeby być zbawiony? Taki przerażony, bo on mówi, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, tej twój dom. Wypełniło się to proroctwo? Bo to jest proroctwo. Wypełniło się? Tej samej nocy. Bo Paweł, zabrany, ranny, bo, bo był po strażnik więzienny zabiera go do swojego domu. Paweł głosi wszystkim jego domownikom, czyli ludziom, którzy mieszkali w domu tego strażnika i wszyscy oni się nawrócili i byli ochrzczeni jeszcze tej samej nocy. Czy te słowa dotyczą się też, to jest na pewno obietnica dla mnie? Sorry, ale ja nie jestem pewien, czy wszyscy członkowie mojej rodziny się narodzą na nowo. To jest decyzja każdego z nich. Ale jeśli Bóg akurat ciebie, tak, Duch Święty, użyje tego fragmentu i da ci takie rema, że na pewno to dotyczy się twojej rodziny, okej, okay, to nie, nie jest błąd, ale zakładanie, że wszyscy tak, to, że w życiu ży każdego wierzącego tak jest, no to to jest, to jest zła interpretacja. No? Ale jeśli Duch Święty na 100% ciebie, do, ty wiesz... Bo byś miała w tym pokój, tak? I Duch Święty jest taką wielką mocą, ci po prostu zrobi to takie to fotizo, tak? Czyli rozjaśnić i, i przekonać cię, że to jest, to jest dzisiaj słowo do ciebie. To wtedy dopiero możesz być pewna, że to się stanie, tak? Ale to nie jest obietnica dla każdego wierzącego. Sorry. Nie, nie wszyscy członkowie naszej rodziny e, będą w niebie, bo to jest decyzja osobista każdego. Każdego z nas. Więc widzicie, tak? W widać to, tak? Czyli nie, ka nie każda obietnica jest dla mnie, tak? Co następnego robią dzisiaj, dzisiaj chrześcijanie? Dlaczego mamy takie jakieś ruchy wiary i tak dalej? Bo ludzie biorą obietnicę, które dostał Abraham i biorą, że to jest do nich, do kościoła, tak? A jaką miał obietnicę Abraham? Że będę ci błogosławił, tak? Będę błogosławił tym, którzy cię... Ty, który cię przeklinają, będę przeklinał, których który będziesz błogosławił, będę błogosławił, tak? Będziesz miał ziemię obiecaną, to będzie ziemia mlekiem i miodem płynąca i tak dalej. I chrześcijanie biorą sobie te obietnice. O, ja jestem synem Abrahama, synem wiary, więc muszę mieć co? Bogactwo, powodzenie w biznesie, polityce, we wszystkim będę miał powodzenie, bo jestem wierzący. No, przepraszam, co, o, o czym Ty do mnie mówisz w ogóle, tak? Bierzesz obietnicę nie z tej epoki, nie do, te, nie do tej osoby, i ty bierzesz je do siebie i uważasz, że Bóg musi tak zrobić? Bzdura, to jest znowu błąd interpretacji, tak? Jaką my mamy obietnicę w Kościele, jeśli chodzi o bogactwo, władzę i ten dajemy? Mamy, tak? Ucisk mieć będziecie w tym świecie. To jest obietnica Jezusa dla Was, Kościele. Ucisk, prześladowania. To nas czeka, a nie bogactwo, sława i o, władza, wszystko nasze musimy zdobywać. Boże mój, zmiłuj się nad nami. A jak można się upewnić, że y, otrzymaliśmy to fotizoterema, Jak można. Y, no właśnie, jak się utwierdzić w tym, nie? Że, że, żeby nie być samemu tak troszkę zwiedzionym, czy... Tak, żeby sam... No tak, właśnie, żeby się utwierdzić. Hmm. No właśnie, czy, mo czy możemy w ogóle, nie? Tak, ja myślę, że... Chyba taką stuprocentową pewność to zdobędziemy tylko wtedy, że jeśli Bóg chce, żebyśmy coś zrobili i my to robimy, i, i, I to się stanie, to wtedy możemy być tak naprawdę pewni. Ja tak spróbuję to odnieść do swojego życia. Ja pamiętam, że będąc młodym wierzącym, wiadomo, że no, dopiero odkrywałem Biblię i ja no, nie wiedziałem na przykład, że po, po nawróceniu, że się powinienem ochrzcić. Tak? I czytałem fragment, który jest w liście do Tytusa, gdzie Paweł mówi o zupełnie innym chrzcie, bo mówi tam o... Już nie pamiętam, w jakim to było kontekście... Chyba o, o chrzcie w, w ciało Chrystusa, czy coś takiego. Ale ja czytając ten fragment, Duch Święty bardzo jasno mi to słowo chrzest wiesz, dał mi tak po oczach. Chociaż w kontekście nie chodziło o chrzest wodny, ale ja od razu miałem przekonanie, o ojejku, ja powinienem się ochrzcić. Tak? Czyli Bóg użył zupełnie innego fragmentu, który nie mówi o chrzcie wodnym, użył go, żeby mi pokazać, że ja powinienem jak najszybciej po nawróceniu się ościć, tak? I dwa miesiące po moim nawróceniu ja się ościłem i, i byłem pewny, że to jest wola Boża, nie? Jakby tak, jak wiesz, jakby to, czyli to moje posłuszeństwo tak jakby w, potwierdziło mi, że, że to było to re, słowo Rema dla, dla mnie na, na, tą, na tą chwilę, nie? A później czytam ten fragment, kurczę, przecież ten fragment nie mówi w ogóle o chście wodnym, nie? Ale czy zrobiłem coś złego? Nie, zrobiłem dokładnie to, czego Bóg w danym momencie ode mnie oczekiwał. Nie? Nie? No. Także to myślę, że to dopiero po jakimś czasie będzie widać. Jak ty to zrobisz, po jakimś czasie będziesz widziała, czy to było na pewno, na pewno Bóg, czy to były moje jakieś pragnienia. Nie? A druga strona jest taka, jeżeli podejmiesz tą decyzję, to Bóg daje ci pokój. To jest, to jest też coś, to może, może się wydawać takie subiektywne, ale jeżeli podejmujesz decyzję zgodną z wolą Bożą, to masz ponadnaturalny pokój. A to oznacza, czy jak ja podjąłem tę decyzję, to myślę, że nie miałem przeciwności? Jak powiedziałem swojej rodzinie, słuchajcie, zapraszam was na mój chrzest. Uch, ja Cię kręcę, co się działo w domu? Ja powiedziałem, się, że mnie z domu zaraz wywalą. Ne? Bo była opozycja. Ale, ale co, ale to, wiesz, wiesz, nawet jak była ta opozycja, ja byłem w 100% pewny, że ja to zrobię tak i tak. Bo ja usłyszałem od Boga. Nie, i to jest, to jest właśnie. I później a, rodzina się przez tydzień przegryzała, przegryzała. Przyszedł dzień chrztu, to o której masz ten chrzest? I przyszli, słuchajcie, pierwszy raz byli w kościele niekatolickim, na moim chrzcie, dwa miesiące po moim nawróceniu. Nie? A na tym chrzcie jeszcze było tak, że ja miałem świadectwo jako jedyny z tych 20 osób, które się chrzciły. Nie? No to jak zacząłem mówić świadectwo, to mój tato się popłakał podobno. Nie wiem, czy z gniewu, czy, z, czy po prostu tak przeżywał, ale... Ale się popłakał, moja siostra później przyszła i przez ciebie to popłakał. <laughs> też z taką miłością nie? i tak dalej. A pół roku później się nawróciła też, nie? Także. No, Bóg ma plan, nie? już, bo już ekipę nam wyjeżdżają. Ale jeszcze z pytanie z internetu od jednego z pana. E, dlaczego um, chodzi, e, dlaczego ludzie idą do nieba i do piekła, tak? Do nieba i też do piekła. Dlaczego ludzie idą? Aha, powiem tak, odpowiem tak, może bardzo, bardzo prosto. Ludzie idą do piekła, bo tak zdecydowali. A czemu ludzie idą do nieba? Bo tak zdecydowali. To, coś, co, coś, co ludzie zupełnie nie potrafią zrozumieć, to to, że e, piekło, inaczej jezioro ognia, bo to jest ostateczne miejsce kary. Jezioro Ognia nie zostało stworzone dla ludzi, Biblia wyraźnie mówi. Biblia mówi, że jezioro Ognia zostało stworzone dla szatana i dla demonów. Ale niestety trafiają tam też ludzie, którzy nie przyjęli miłości prawdy, czyli nie uwierzyli w to, co Jezus Chrystus dla nich zrobił z miłości na krzyżu Golgoty. Umarł za grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas powinien trafić do Jeziora Ognia, ale nie musimy tam trafić i to jest od naszej decyzji, tylko zależy. Jeśli powiem tak Jezusowi, bądź moim Panem i Zbawicielem, Boże Słowo mówi, masz życie wieczne. To jest tak proste. To jest dobra nowina, którą głosił Paweł. Ale jeśli powiesz Bogu, e, ja mam dobrych uczynków, wystarczy, Jezus mi niepotrzebny, dam sobie radę, to tak naprawdę skazujesz siebie na wieczne potępienie. Więc e, jezioro ognia nie było dla ludzi, ale trafiają tam ludzie, którzy nie przyjęli Bożego ratunku, bo Jezus jest jedynym Bożym ratunkiem dla nas. Że Bóg podjął decyzję, że mimo naszej grzeszności, On jest święty, On jest doskonały, tak? Jest że Bóg nienawidzi grzechu. I z powodu tego grzechu każdy z nas trafiłby do jeziora ognia, ale ponieważ oprócz Bożej sprawiedliwości i świętości Bóg jest też miłością, to dał swojego jednorodzonego syna i postawił jeden warunek zbawienia: aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli, aby nie poszedł do Jeziora Ognia, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego uwierzy, kto Mu zaufa. I to jest dobra nowina, którą głosimy. Tak? I to jest piękne. To jest, to jest Boży sposób zbawienia. Kto zaufa Jezusowi, ma życie wieczne. Nie, kto jest dobrym człowiekiem, bo nie ma dobrych ludzi w oczach Boga. Nie, kto prowadził mniej grzeszne życie, albo bardziej grzeszne. Nie. Każdy, kto zaufa Jezusowi, ma życie wieczne. Może, każdy może uniknąć jeziora ognia. Więc to jest dobra nowina. Jezus Chrystus za Ciebie. Uwierz, ma życie wieczne. Słuchajcie, musimy już kończyć, bo i pastor Robert, i pastor yy, Maciej muszą jeszcze dojechać do swoich miast, do Krakowa, do Warszawy. Także chciałbym, żebyśmy na koniec się jeszcze pomodlili i jeśli ktoś jeszcze ma gdzieś tam pytania i tak dalej, piszcie. Postaramy się może mailowo albo jakoś w inny sposób odpowiedzieć. Także, także, no. Panie Boże, ja Cię tak bardzo proszę, byś błogosławił wszystkich tych, którzy teraz będą wracali do domów i pastor Maciej, i pastor Robert bezpiecznie wrócili do domu. Prowadź ich, tak daj im taką dobrą drogę, Panie, i bądź z nimi, Panie, w tej podróży też. Błogosław nas, Panie, jak tutaj jesteśmy. Błogosław też wszystkich tych, którzy w internecie nas słuchają. Objawiaj nam, Panie, swoje słowo, bo Twoje słowo jest życiem. Dzięki Ci, że mamy dostęp dzisiaj do Pisma Świętego i możemy je czytać poznawać siebie coraz bardziej i bardziej. Dzięki Panie za ten przywilej. Amen.